na kanale. Właśnie jadę na rynek bożonarodzeniowy w Oslo. Nazywa się to Winterland, czyli land, miejsce zimy, państwo zimy. Trochę się wymalowałam i zobaczcie na Instana. Oh my god, jak mam teraz się tam dostać? Nie ma lekko. Nie ma lekko. Kurczę, ale się topi. Jest na plusie. Miało być zero. O nie, będzie chlapa. I pewnie bardzo ślisko Nissan. Spróbuj mi zrobić jakiś poślizg. Jednak nie ci dzisiaj z jarmarku. Pojechaliśmy samochodem, ale jakieś wydarzenie jest w centrum Nobla. Czy Nobel. I nie ma nigdzie miejsc. Pełno ludzi, pełno policji. Ciężko gdzieś zaparkować. Zaczęłam się irytować, że nie ma miejsca parkingowego, że daleko trzeba będzie iść z buta, jeszcze dzisiaj do pracy po południu. Więc stwierdziliśmy, że może innym razem. Jestem w galerii, może coś mi się przylepi. Na pocieszenie, bo akurat musiałam akurat tu pod galerią wolne ładowarki do auta. Przypadek? Nie sądzę. Patrzcie, jakie urocze. Pierwszy raz jestem w tym sklepie, to jest sklep o nazwie Fil. Masakra. Pierwszy raz tu jestem. Kurczę, po 5 latach w Norwegii. Ale śliczne. Nie no, taką to chyba muszę kupić. To jest 50 forum, trochę koster, nie ma 50%. Ale Ulevarir. To też jest Ulevarir. Nie no, ale w tym stylu tak mi się podobają. A chyba ta czerwona ładniejsza. O, bawana jest lampeczką. Jeden koster 350 zamiast 600. Ładny taki ceniowany. Bardzo ładny zapach. Jesteśmy w zoologicznym i piesek będzie miał super zdjęcie świąteczne. Szafnikę? Ja się ładnie pozuje. Dla zwierzaków te pompki są. Z każdej się jak najbardziej ucieszy. Hello na kanale, dzisiaj wielki dzień. Jedziemy po choinkę. Właśnie Daniel załatwia przyczepkę. Ja siedzę jak księżniczka i sobie czekam, no bo w czym mam mu pomóc? No, stać i patrzeć, no to już lepiej będę siedzieć, nie? I pilnować auta. No, tak więc bierzemy przyczepkę, jedziemy wybrać choinkę i lada moment dekorowanie. Super. Teraz wybieranie choinki. Niby takie same, a każda inna. Tu jest na pewno kołkaska? Co to mają do kary, się dopytam. Full śniegu. Nie widać w ogóle tych choinek, trzeba je otrzepywać. O!
czepiamy gałęzie w puli śniegu, a wszystkie są, zobaczcie, o. Czyli nie wiadomo, jak ma rozłożenie gałęzi. No musimy sami kombinować. Dobrze, nie jest dużo na minusie. Denerwujmy, że one są tutaj. Takie, trzymam. Tutaj są takie łysawe, w tym miejscu, tam to tak samo. Ale one po prostu chyba takie są. Ciężko powiedzieć. Denerwujmy, że właśnie na dole jest full, w połowie full, bo to taka trochę łysawe. Odkładasz? To jest ładna w sumie. W sumie to jest ładna siary. No bo tutaj ma taki łysy ten kawałek. Tam ma mniej łysy. A ta? A ta chyba jest najlepsza. A weź połysą obok tej. My powinniśmy na dziale z koinkami chyba pracować. Nadajemy się. Choinka choince nierówna. Trochę powalczyliśmy tutaj. I to jest nasza faworytka. Gęsta i tak ładnie schodzi, nie ma łysej góry jak niektóre. No, bardzo ładna. Linka wygana, chłopki ryskowe trzeba iść spasować. I pakujemy chalinę na przyczepę. Gwiazdy betlejemskie białe. Też ładne. Oj, będą musiały tu wparować na shopping. Może dzisiaj? Oj, bombeczki. Dobra, idę szybko do kasy, bo Daniel czeka. A ja już... ja już szaleję. Też myśleliśmy nad sztuczną na początku. Ale jednak szumiem, dobra. Bierzemy prawdziwą. O, jaka gęsta ta choina. Cówki. Dobra, biegnę do kasy, ale to jest klamotów. Mamy choinę, ale super. To gdyby to wszystko koło należysza. Szanowni to dać. Tak, coś no nie, mów, że to jest ładniejsze niż mój jelonek. A nie, mówię, jak jelonki się skończą, nie? Po świętach, mówię, to ładnie. No, nie denerwuj mnie. Jelonki piękne są. A co pojedyncze? Pojedyncze. Też podobają mi się w innych wariantach kolorystycznych. Różowe, białe. Sztuczna świeczka. Wcześniej myśleliśmy nad sztuczną choiną. One w miarę spoko są wykonane. Nie z takiego badziewa, jakieś całe choinki były. Z tego czegoś. To właśnie z takich, o. Ale jednak zdecydowaliśmy się na prawdziwą. Ale takie lampki musimy sobie sprawdzić. Chociaż ja bardzo lubię kolorowe lampki, no ale... Zobaczymy. Mieli
mieliśmy jeszcze kupować bombki i tak dalej, ale najpierw musimy sprawdzić, ile będzie nam brakowało. Jak wszystko zobaczymy, będziemy wiedzieć mniej więcej, ile trzeba dokupić, więc musimy poczekać, aż trochę choinka się rozmrozi na balkonie. Dzisiaj cały dzień w rozjazdach. Idziemy dokupić lampek świątecznych na choinkę, bo tak podejrzewamy, że nam nie wystarczy to, co mamy. Trzeba patrzeć na dodatkowymi lampkami na choinkę. Zastanawiam się, że może na ten kolor. O, ten jest zbyt chyba żółty. O, skarpetki. Ale fajnie, chyba lepsze niż te, co ja mam. Może będę musiała tu kupić. Tak jak wyjechaliśmy o 12 za choinką, to jest już chyba 17, 16 coś i dalej jeździmy po shoppingach. Choinka na balkonie, jutro będziemy ją wnosić do domku, bo też ma sporo śniegu na nóżce. Niech się powoli rozpuszcza. Co za piękna choinka. Ale będzie ozdabianie.